Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszej części tutorialu dotyczącego statycznej próby ściskania materiałów kruchych. Będziemy badać dwie próbki wykonane z betonu o nieznanej nam klasie. Docelowo będziemy chcieli na podstawie wytrzymałości na ściskanie określić klasę tego betonu. Analogiczną próbę moglibyśmy przeprowadzić także dla próbek skalnych, które ulegają zniszczeniu w sposób kruchy. Aby przeprowadzić próbę wytrzymałościową, pokażemy sobie w tej części, jak się do niej przygotować i jakie parametry pomierzyć, a także w jakim celu. Oznaczamy sobie na początku nasze próbki. Dobrze w laboratorium mieć jakiś marker jedynką, dwójką, ponieważ z pierwszej próbki będziemy w przyszłości odczytywać tylko siłę niszczącą, a drugą próbkę będziemy badać z założonymi czujnikami zegarowymi. Przejdziemy teraz do zdjęcia wymiarów pierwszej próbki. Wymiary, które są nam niezbędne, jest to średnica próbki, najlepiej pomierzona w trzech miejscach i później te trzy pomiary będziemy uśredniać. Ten wymiar będzie nam potrzebny do wyznaczenia pola przekroju poprzecznego próbki. Siła będzie przyłożona prostopadle do pola koła o zadanej średnicy. Drugim wymiarem będzie wysokość początkowa próbki, która docelowo posłuży nam do wyznaczenia modułu Younga. Zacznijmy więc pomiary. Pomiar będziemy wykonywać za pomocą suwmiarki elektronicznej. Suwmiarkę sobie na początku ustawiamy jednostki, sprawdzamy, czy mamy milimetry, następnie zerujemy suwmiarkę. Warto również od razu zapisać niepewność pomiarową, z jaką dokonujemy pomiaru suwmiarką. W naszym przypadku jest to 0,01 mm. Dobrze. Przystąpmy w takim razie do pomiaru średnicy próbki pierwszej. 51,02 to jest średnica w pierwszym miejscu. W drugim miejscu 50,92. I w trzecim miejscu 50,98. Analogiczny pomiar wykonamy dla próbki drugiej. Od razu również zmierzymy jej średnicę w trzech miejscach. 51,05. Wpisujemy sobie do tabelki. Średnica mniej więcej po środku wysokości 50,96 i średnica w dolnej części 50,94. Przejdziemy teraz do pomiaru wysokości pierwszej próbki. Także zrobimy to w trzech miejscach, aby następnie ten pomiar uśrednić. 99,78 Starajmy się, aby przykładać suwmiarkę po środku, czyli tak jakbyśmy przykładali ją do średnicy. 99,81 i w trzecim miejscu 100,09. Przejdźmy teraz do wykonania pomiaru drugiej próbki. Wysokość drugiej próbki 99,82 Kolejny pomiar 99,66 I jeszcze jeden
również blisko 99,65. Zobaczmy, że dla tego typu próbek, które będą poddawane próbie statycznej, próbie ściskania, stosunek średnicy do wysokości to jest około 1:2. I jest to standardowy stosunek, czy tak zwana smukłość próbki, którą powinniśmy przyjąć w tego typu próbie. W drugim kroku pokażemy sobie, w jaki sposób przygotować drugą naszą próbkę do zdjęcia skróceń, ponieważ naszym celem jest wyznaczenie modułu Yanga, a jak wiemy, do tego potrzebna jest siła, która będzie nam ściskała próbkę, potrzebna jest zmierzona przez nas wysokość początkowa tej próbki, pole przekroju poprzecznego policzone na podstawie średnicy przed zniszczeniem oraz skrócenia odpowiadające danej przyłożonej sile. Siłę będziemy oczywiście sczytywać z tarczy siłomierza i w tym miejscu również warto poświęcić chwilę na to, aby zapoznać się z wyskalowaniem tej tarczy, tak aby później płynnie dokonywać odczytu. Powinniśmy także przyjrzeć się po raz kolejny niepewności pomiarowej, tym razem niepewności, z którą będzie odczytywana siła. W przypadku tej maszyny, a jest to maszyna o napędzie hydraulicznym, analogiczna jak w próbie ścinania, najmniejsza podziałka to jest 20 dekaniutonów, a więc przypominamy sobie, co to znaczy dekaniuton. To znaczy, żeby otrzymać wynik w newtonach, musimy pomnożyć razy 10, a więc niepewność pomiarowa, którą zapiszę do tabelki, to jest 20 dekaniutonów, czyli 200 newtonów. No i oczywiście jeszcze jedna niepewność pomiarowa. Dysponujemy tutaj trzema identycznymi czujnikami zegarowymi. No i właśnie na podstawie odczytu z tych czujników będziemy ściągać skrócenie naszej obciążanej próbki. Należy się więc przyjrzeć również, ile wynosi najmniejsza podziałka na tej tarczy czujnika zegarowego. W przypadku naszych czujników analogowych jest to 0,01 mm. Moglibyśmy również wykorzystywać obecne na rynku czujniki elektroniczne, które działałyby bardzo podobnie jak nasza suwmiarka, czyli miałyby wyświetlacz. Zapisuję do tabelki niepewność pomiarową czujnika zegarowego 0,01 mm. Tak jak wspomniałam, pierwszą naszą próbkę doprowadzimy sobie do zniszczenia i na podstawie siły niszczącej otrzymanej z pierwszej próbki określimy dwa parametry. Po pierwsze, wytrzymałość na ściskanie już dla tej próbki. Będzie to ta siła uzyskana podzielona przez wyznaczone pole przekroju poprzecznego próbki. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Na podstawie 70% wartości siły niszczącej z pierwszej próbki określimy sobie tak zwany bezpieczny poziom obciążenia próbki drugiej, czyli taki poziom, do którego będziemy mogli dojść z założonymi czujnikami zegarowymi. I teraz pokażmy sobie, jak te czujniki zegarowe zamontować. Mamy tutaj podstawkę, którą następnie będziemy montować na maszynie wytrzymałościowej. Mamy obręcz, którą mocujemy tutaj w otwory. Oczywiście centralnie idzie nam nasza próbka druga, a czujniki zegarowe będą dokonywały pomiaru skrócenia tej próbki. A więc musimy je zamontować odpowiednio w otwory. Państwo zobaczycie, tutaj mamy kilka otworów, zarówno takie otwory, które umożliwiałyby właśnie, może z tej strony to pokażę, gdybym zamontowała w ten sposób czujnik zegarowy, mogłabym dokonywać pomiaru wzrostu średnicy. Nie będziemy tego tutaj robić. Na podstawie zmiany średnicy moglibyśmy określać, obliczać
odkształcenie poprzeczne. W tej próbie ograniczymy się do odkształcenia podłużnego, które właśnie jest nam potrzebne do wyznaczenia modułu Yanga, który, przypomnę, określa nam proporcjonalność pomiędzy naprężeniem normalnym a odkształceniem podłużnym. A więc nasze czujniki zegarowe będą mocowane w taki sposób, aby pomiar odbywał się no właśnie po wysokości. I teraz zakładam pierwszy czujnik zegarowy, jeszcze to sobie później wyreguluję. Mogę to robić od razu z zamocowaną, tak mi będzie nawet wygodniej. I drugi czujnik zegarowy montujemy w części tutaj grubszej, tak aby śruba mocująca oparła się właśnie na tej części, nie na tej cieniutkiej, bo ona jest ruchoma. I również nie przykręcamy za mocno, zbyt wysoko, żebyśmy mieli tutaj jeszcze możliwość wyzerowania sobie tej tarczy po założeniu do maszyny. I ostatni czujnik. Teraz oczywiście nie ma potrzeby zerowania czujników, dopiero po założeniu do maszyny i dojechaniu płytą górną będziemy zerować czujniki. Ostatni krok powinien jeszcze obejmować sprawdzenie, czy nasze czujniki mają dostateczny zakres, czyli te końcówki, które tu Państwo widzicie, są dokręcane. Ja może to teraz pokażę. Więc możemy je wymieniać i powinniśmy założyć takie końcówki, które odpowiednio wysokością wystarczają nam, są nieco wyższe niż nasza próbka, na pewno nie są niższe i pozwalają na pomiar skrócenia, a więc mamy tutaj jeszcze niewielki zakres. Obie próbki mamy przygotowane do badania. Serdecznie Państwa zapraszam do drugiej części, w którym pokażemy sobie już właściwą procedurę wyznaczenia wytrzymałości na ściskanie i modułu Yanga dla materiałów kruchych. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.